A Red Buff i Hurricane na Dravenie? Hurricane nic nie daje, moim zdaniem. Strata szpatułki. Strata szpatułki, moim zdaniem. Kurde, tylko jeden łuk był. Trzeba było wziąć łuk. Które miejsce na turnieju miałeś? Drugie miejsce miałem. Nie sądzę, że za duże value mają itemy w porównaniu do kompozycji, ale dzięki temu w tej grze może być bardzo kreatywny. A bardzo kreatywny z budowaniem kompozycji. I to jest fajne w sumie, to mi się podoba. Tutaj, jeśli chodzi o TFT, uważam, że jest... daje najwięcej graczowi pola do popisu, moim zdaniem. I to jest spoko w porównaniu do innych autochessów. Co prawda, trzeba by jakoś znormalizować RNG w itemach, ale generalnie bardzo mi się podoba. Aha, okej. Okay. Okej, okay. Dobry początek. Sorcerery potrzebują buffa? Nie, zdecydowanie nie. Kim jesteś w G2? W G2 jestem od 4 lat i już miałem różne funkcje. Zaczynałem jako progracz w Hearthstone'a. Jak nam tam strzelił dwa razy. Chowik z Twitch Prime'em bo jechał. O Jezu, jakie itemy się rzuciły tej, co tu się dzieje? Pan Chowik wjeżdża na stację, dziękuję bardzo za Twitch Prime'a, twój pierwszy miesięczny bilet u nas. Witam, witam. Mam nadzieję, że spodobało się. Mamy taką tradycję, że za każdym razem jak ktoś nowy wjeżdża na stację, to chciałbym, żeby się przedstawił, więc jakbyś coś powiedział o sobie, to byłoby super. Dziękuję za wsparcie. Ej, patrzajcie na ten sklep. Warwick wjechał. Jak drań. Akali with three items is to be OP, did you try it? Akali even with four items is OP, man. Masz jakąś swoją stałą kompozycję? Nie. Zawsze staram się budować to, co mi się podoba w danej grze. Siema Lotary, jesteś kozakiem? Dzięki Ruti Fiuti też jesteś kozakiem. Czy TFT może przebić Hearthstone'a? Ciężko stwierdzić, zobaczymy. Co my tu mamy? No, jakbyśmy Gangplanka dostali, to byłoby spoko, bo byśmy mogli Blade Masterów sobie budować. To byłoby git. To byłoby git. Julkę bier? Nie, no Julki nie bierzemy. To dramat jest. Doskonale wiecie, że Julka to jest najgorsze gówno w tej grze. I co? Przepraszam, ona zdarzowała bombę, bo była w ultimate'cie? To jakiś też żart jest. Chipson z pierwszym poziomem suba. Ocie, ale wjechał. Patrz, jak zainwestował 20 zł. Chipson, dzięki bardzo za subika. Mam nadzieję, że ci się podoba. U nas. Dziękuję ci bardzo za inwestowanie w bilecik. I też tak samo, jakbyś miał ochotę się przedstawić, to byłoby super, bo z miłą chęcią poznam nowych subów. A Chowik mówi, siemka, ogólnie 23 lata, facet zafascynowany TFT, miło się ciebie ogląda. Dzięki Chowik. Dobrze Graves, nie zostawię Tristany sam. Szczególnie na Kazixa, bo tam on by rozdawał 500+, a tak nie rozdaje 500+. Do you build your composition against enemies' compositions or do you build based on what you got in rerolling phase? In tournaments, I pay a lot of attention to what other people are building.
But in games like this, eh, I just build what I feel like, to be honest. Co my tu zrobimy? To brawler możliwy. No ale czy Graves lepszy od... od Nidalee? Nie, zrobimy tak. Może być ciekawsze. Potem z Hydrą, Zed jak wjechał na Włości. No i nie rozdała bomby. Lipa. Ale wygrana jest i tak. Czemu dalej są wykluczenie tematy za link do sklepu G2? To jest jakiś błąd i musimy to zmienić. Opa, jest Gangplank. Ale niestety go nie weźmiemy, bo jesteśmy ostatni pik. Więc lipa. Lipa, lipa, lipa. Freak mówił, że dzisiaj Gunslingerzy będą się trzepać. A czemu miałoby się sypać Gunslingerzy? Czy my dostaliśmy szatę? Nie dostaliśmy szaty. No dobra. Bierzemy sobie łezkę na razie. Gangplank OP? Gangplank jest bardzo dobry. Julka się trafiła. Dobra, my tych rzeczy nie potrzebujemy na pewno. My tych rzeczy na pewno nie potrzebujemy. Morello by się tam tutaj coś, na coś przydał? No nie bardzo. Nie bardzo, nie bardzo, nie bardzo. Ale wpierdol, zaliczymy. Tym, bo jeszcze wygramy. No jakby odpalił Warwick Ultimate, to byłaby szansa. A tak nie ma szansy. Bichus, to po prostu oglądaj i się ucz. Innej opcji nie ma. Druga Tristana. Kurde, no to teraz to jest lepsze. Więcej DPS-u. Więcej DPS-u, zdecydowanie. Myśmy coś mogli tutaj opierdolić, żeby Golda mieć. Opłaca się? Opłaca się? Opłaca się? Rek'Sai i to jest 8. Jeszcze byśmy musieli coś sprzedać. Tak, o, zrobimy. No tutaj ostry wpierdol i tak dostaliśmy. Zacznij się forsować bank, bo możesz wolić mieć duże na ławce, nawet z małym potencjałem do synergii. Generalnie cały czas staram się tutaj odnaleźć najciekawsze dla siebie styl gry. Bo jest dużo opcji. Jest naprawdę dużo opcji. I staram się odnajdywać jakieś nowe kombosy. Dlaczego nie rozdzielasz itemów? Bo na razie mi są do niczego niepotrzebne. Kurde, Morello byłoby spoko, ale na razie nie mamy za bardzo dobrego targetu na to Morello.
Ale lipa tej. Ale lipa, dobra, nauczyliśmy się czegoś przynajmniej. Taki zestaw nie jest w stanie rozwalić. Okej. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Trzeba było włożyć Warwicka i Shena. I zostawić tak. Ale to jest dobre info. Ten RFC tam z daleka będzie pizgał. Opłaca się zforsować 6 asesynów? Wszystko zależy od kontekstu. Naprawdę, ja nie wiem. Ciężko wam wytłumaczyć, że nie ma takiego czegoś, co się opłaca, co się nie opłaca, bo tu wszystko zależy od tego, jak się gra rozwija. Aristeo, czy jak ja wchodzę do kogoś na czat, to polecam oglądania innych streamerów? Jak mnie takie coś denerwuje. Kurde, opłacałoby się teraz tu zrolować coś. Żeby tą Tristanę... A, pajka trzeba było użyć za Gravesa, ale jestem idiotą. Ja naprawdę lubię Shena, uważam, że to jest taka underrated postać. To jest naprawdę spoko. Czyli tak, teraz mamy Pajka zamieniamy na Gravesa, bo już mamy dwóch Gunslingerów i Graves na razie tak jest słaby. Pike sam w sobie jest jedną z najbardziej grywalnych postaci. Teraz dam mu łezkę, żeby szybciej robił ulta. Brakuje mu 30. To jednak nie może być frontlinerem. Jakby miał jeszcze coś do łezki, to byłoby spoko. Czy Warwick będzie nam jeszcze potrzebny? Się zastanówmy. Raczej nie. Chciałbym pójść w Blade Mastery Gunslingery, bo z Gangplankiem byłoby to rewelacja. Zobaczymy, czy to wyjdzie. To było naprawdę super. Dwa razy łezka jest beznadziejnym itemem na wszystkich postaciach, które mają więcej niż 50 manę. Ranking będzie wrodzony w 9.14. What's my opinion on early win streaks? Win streaks? Depends, man. There are different strategies. If you do early win streaks, then you're not getting good items. So it's up to you. What do you want to do? You know? But it's they both work. You can either go for getting a little bit of damage in the beginning so you can get better position of the carousel, or you go for the win streak. I mean, if you have like a very good position for win streaking, then I would go for a win streak. 100%. Czy mamy armor? Nie mamy armoru. Lipa. Gdzie, czy my chcemy w Guardianów pójść? No Skyle byłoby to nie z gorsza.
wiesz może ile jedno auto na tak, ile to many, to jest zależne, właśnie nie jestem w stanie tego rozgryźć. Już nieraz patrzyłem, ile dostaje damage, ile ktoś dostaje damage'u, ile many i wydaje się być to zależne od ilości damage'u, ale procentowo, a nie od liczby. Ciężko stwierdzić. Jest naprawdę ciężko stwierdzić. Trzeci Blade Master, jakbyśmy mieli Gunplanka, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Co to było? Echo. Ne. Redemption. Meh. Ionic Spark. Meh. Czy Spark nie jest zły, ale generalnie wolę zachować na Disarma. To też stany. Milion razy lepsze. No, dalej. Tej Sejuani potrzebuje ten drugi level. Ale jak to będziemy mieli, to będzie czad. Disarm Hurricane działa. Hurricane nie daje on-hit efektów. Nic nie zrobisz. Z Hurricane po prostu zdaje damage i to tyle. Uważam, że jest tragiczny. Jak działa disarm? Jest szansa, nie podają ile, ale jest szansa na to, żeby wyłączyć przeciwnika na 2 sekundy z gry. Nie może on ani atakować, ani kastować, nic. Taki ultra silence po prostu. Jest rewelacja, szczególnie przy Tristanie, która ma szansę zaatakować 2 cele i wtedy ma podwójną szansę, że coś się zabije. Więc jest to czad absolutny. No i ktoś dzwoni do drzwi. Co się dzieje tutaj? Lekki wpierdol. A, okej, bez tragedii. Na Tristanie jest op Hurricane? No nie zgadzam się. Są o wiele lepsze użycia szpatułki niż Hurricane. Graves Disarmament też jest ciekawym połączeniem. Co robi Disarm? Wyłącza gracza na 2 sekundy. Znaczy wyłącza gościa. Na 2 sekundy praktycznie. W następnej rundzie sobie dodamy kolejny level.
Nie. Teraz. Jedziemy. Z koksem. Jak ja lubię Atroxa. Zabrady taki rzeźnik. Spora jest szansa na disarm? Wydaje się być dosyć spora. Obstawiam, że coś podobnego do Glaciala. Co my tu mamy? Kurde, Sergio. Dobra. No nie, zbierzemy tego disarma. Prawda, że normalny dobiera gracz na podstawie HMMR chyba, ale nie jestem pewien. Przynajmniej tak było na PBE, czyli z normalnym serwerze to się nie pytałem. Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia tak naprawdę. Miałem już nieraz Sandra takie buildy. Kurde, no. Ho, ho. Draven jak zniknął. No niestety, szczęście nie odpalił, bo była spora różnica. No ale Dizern wygra grę. Dizern wygra tutaj tą gierkę na luziku. Czy ja bym chciał Morello na Gangplanku? Nie byłoby głupie. W sumie. Byłoby fajnie w niego zainwestować. Nie, niepotrzebne, bez sensu ten Luden tutaj w ogóle. Bez sensu, to było bez sensu. Ten Luden tutaj jest bez sensu, z racji tego, że ulta odpala dosyć rzadko. Bez sensu. Bez sensu, nie wiem czy nie sprzedać tego Gangplanka i nie zrobić tego Ludena na kimś innym. Na przykład na Pajku. No, tak też zrobimy. Tak też zrobimy. Sobie podniesiemy level teraz szybko, żeby wstawić jeszcze coś na stół. Może drugiego pajka. Robisz markery, czy mam na podstawie prona, żeby cię zabić potem? Prawną. Nie zrobiłem markerów. Co to za itemy? Kurde, no bo przydałoby się naszenie, w sumie. Lucian za Dravena? Chyba, żeś oszalał. Chyba pan oszalał.
Dam mi szanowi te HP, żeby go też szybko nie zabijali, bo wtedy jest w stanie uratować wszystkich innych. Cztery Gunslingery, to ja wolę mieć trzy Blade Mastery. A co się odlecze, to nie ucieczę. Przecież Draven nawet bez itemów wrzeza wszystkich tutaj. Ale i tak masz 3 Blade Mastery. Jakbym wymienił Ludzka na Dravena, to powiedzcie mi, jakbym miał 3 Blade Mastery, no wytłumaczcie mi to. Bo ja chyba za głupi jestem. Mam 4 Blade Mastery? A no to za głupi jestem w takim wypadku. No, ale ten Shen tam dostał disarma. Czy coś innego, nie mogę atakować. Ale tak, Tristana kot wygrywa tutaj. Siema Sudi Gamer, siema Facing Fears. Siema nieuczesana. Co my tu mamy? Dravena na trzeci poziom raczej nie zbudujemy. Chociaż nic nie wiadomo. No ale co, odpuścimy. A Troxa już prędzej zbudujemy na trzeci. Tylko żeby przydałaby nam się ta Akali do Imperiala. Ale to tam trudno. Te ludzki. Nigdy nie buduje ludzków. O, ta Akali może być problemem. Dobra, zrobimy w ogóle zmianę ustawienia, bo patrzę z tego co widzę, jest dużo asasynów. O, zrobimy sobie tak, że ustawimy sobie Luciana w rogu. On będzie ściągał. On będzie sobie ściągał ataki wszystkie. I w tym momencie... Wiem, że Shen! Yasuo. Jest coś innego, co byśmy potrzebowali? Jest Pike. Z łezką. Kurde. Yasuo jest spoko, ale... Nie, no bierzemy Yasuo. To jest piąty Blade Master? Ale byłby czad, byśmy zrobili sześciu. Ale byłby czad, byśmy zrobili sześciu. I drugi Yasuo tutaj. Ale czad. Co tu się stało w ogóle? Tak, o, tu. Sprzedajemy tego, bierzemy tego. Lucek, Shen. Mam czterech Blade Masterów. Potrzebowalibyśmy jedną szpatułkę, żeby zrobić sześciu. Tak naprawdę, bo mamy już Rapida też. Dalej, disarm tam. Dzięki. Czy jesteśmy w stanie w ogóle tak szybko to zbudować? Fiory potrzebujesz? Nie potrzebuję Fiory. Julki nie potrzebujemy. Potrzebujemy szpatułkę. Julka jest do pizdy, to wszyscy wiecie. Dajesz. O, ja cię gwizd. Co ja mam zrobić tutaj? Hej, no nic... Lucian do sprzedaży jest.
Można zagrać Nexta? Spoko. A, miałem zmienić tą... Miałem zmienić ustawienie Luciana, oczywiście co? Bo gadałem o tym i nie zrobiłem tego, nie? Ja jestem ale debil. O, co, jakie dodge tam profesjonalne. Deezer, jakie przegięcie pały w ogóle, zobaczcie to. Nidole stoi, nic nie robi. Lucek idzie tutaj, ściąga na siebie asesynów. To jest git, bo on potem sobie ucieka. Praktycznie od razu. No chyba, że zostanie wpierdol, no ale to tam trudno. Dobra. Potrzebujemy dwóch pajków, jednego Gravesa, jednego Yasuo, dwóch Shenów i będzie git. Będzie git. Moglibyśmy w sumie nawet włożyć sobie zamiast... O tak, byśmy sobie mogli włożyć w tej chwili. I proszę wyrzucić mi tutaj szpatułkę. Już teraz, szpatułeczkę. No nie jest to szpatułeczka. Przechodzenie na siłownię 45 minut na godzinę jest niezdrowe. A coś robisz na tej siłowni, czy tylko chodzisz na nią? Jest Yasuo. W sumie ciekawe połączenie. Jak nie zrobi ulta, to przynajmniej wyleczy. Chyba GG, proszę pana. Jeszcze to Morello poszło tam. Robię zdjęcia w lustrze. To wystarczy 45 minut i nie jest niezdrowe w takim wypadku. Polecam się na przyszłość. Wszystko zależy od tego, jakie robić ćwiczenia na siłce, proszę pana. Co tu się dzieje, ty? Halo? No nie dostanę tego, czego chcę, nie? Nie ma szans. Nie ma szans. Pierdal dostałem tutaj. Dobra, coś tu musimy zmienić. Bo się robi niebezpiecznie, możemy nie wygrać. No lipa. Kurde, zaczynaj mają HP wszyscy. Dobra, git. Zmieniamy Tristanę. Myślałem, że ona go szybciej zabije, ale niestety nie wyszło. I teraz idziemy po 6 Blade Masterów. Ale będzie rzeźnia teraz. Ale będzie rzeźnia teraz! 6 Blade Masterów, to tam zrobi mu z dupy jesień średniowiecza. Komu dajemy Blade Mastera?
ale będzie rzeźnia tej. Zwracamy uwagę na Triss, co robi. Jak się obudzi z letargu. O, nic nie robi. To też ciekawe rozwiązanie. Fuck. Słuchajcie, co Tristana robi? Tutaj widzicie to, co tu się dzieje? Tristanie, coś się chyba pomyliło. Dobra, zaraz to trzeba coś wykombinować. Szen by się jeszcze jeden przydał. O, panie, tam blisko do Blitzcranka level 3. Na kim postawimy GA? Ty, o magia? Jeszcze wstanie mi ten Elder Drake. Ale jaja. Ale jaja ty. Dobra, szukamy Shena. I szybki scout, gdzie ma Blitzcranka swojego teraz. Super. Tu zaraz zostanie wpierdal. Ale czemu taki czogat tutaj? Ja się pytam. GG? 2 HP. Jest Shen. Git. W ogóle nie dałem... Jestem debil. Nie dałem tarczy. Jasło. Też jestem mocarz. Co on zmienił? Tak, on zmienił. A, drewno przyciągnie. No trudno. O, szesz, pizdy, ale wpierdal. Przegraliśmy? Co się stało? Chyba przegraliśmy właśnie. Nie. 4 na 2 HP. Bo ten Blitzcrank na trzecim levelu, to on tam one rzutuje people. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
dalej, disarm, 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 disarm. Git. Jak ten Lucian to przeżył w ogóle, taka zagadka? GG! GG! Ale tam były outplaye tego Blitzcranka. Czekanie do ostatniej sekundy, który Rogue go wstawi. Redemption wygrało grę? No, za Redemption, no bo dobre było.